Grzegorz to prezes klubu sportowego, hodowca zwierząt, miłośnik tańców ludowych, muzyki i fotografii. Jest wesoły, otwarty i towarzyski. Szuka kobiety, z którą można konie kraść. Czy znajdzie taką, z którą podzieli swoje pasje i dalsze życie? Jestem kawalerem, mam 49 lat, pochodzę z województwa łódzkiego. Jestem facetem pełen energii, bo to widać, prowadzę klub, prowadzę gospodarstwo. Mam 14 hektarów, obsiewam zbożem. Lubię swoją robotę, gdybym jej nie lubił, to bym tu nie mieszkał na wsi. Dzień dobry. O, dzień dobry. Mam przyjaciela, odsiedził 2 godziny temu. Kiedy? Opowieść, 2 godziny temu. 2 godziny temu? Jeszcze mokry jest. No, szczęście przyniesie, bo... No bo narodziny w rodzinie to szczęście przynosi. Coś dobrego. Cześć Grzegorz. O, cześć. Cieszę się, miło Cię poznać. Mi też miło. Nie ugryziesz mnie? Jeszcze nie masz czym. Zostałem na wsi, bo lubię zwierzęta, lubię przyrodę, lubię luz w ogóle. Wiem, że lubisz fotografować. Opowiedz tak, jak jeżdżę za granicę, zawsze lubię fotografować. Mam mnóstwo zdjęć. No to jest taka moja z jednych pasji właśnie. Grzegorz, no tyle pasji, tyle zajęć, tylu spotkanych ludzi. Jak to się stało, że żadna dziewczyna nie wpadła w Twoje ramiona? No sam nie wiem, może to od góry coś jest. No chciałbym być zakochany jeszcze w życiu i założyć rodzinę, mieć dziecko. No i żonę kochającą. Grzesio znam ja już ponad 20 lat. To jest bardzo dobry człowiek, on jest chyba bez nerwów. To jest człowiek religijny, człowiek, który potrafi uszanować drugą osobę. Naprawdę, jest bardzo pracowity. Zawsze mi mówił, wiesz co, Ewa mówi, dlaczego mnie nikt nie chce? Czy ja jestem taki straszny, mówię? A wie, Grzesiu, gdybym ja była ciut młodsza, to bym cię nikomu nie oddała. Przydałaby się kobieta w domu. No tak. Jak ona mogłaby tutaj wam pomóc w gospodarstwie, w domu? Na pewno byśmy musieli mieć wspólne zainteresowanie, żeby tak miała wspólny język. Niekoniecznie ona musi tak ciężko pracować, jak, bo teraz na wsi nie ma takich prac, jak było kiedyś. Taki stereotyp panuje, że tam kiedyś było tak ciężko, a teraz są maszyny. Niech tu się zajmie domem, ogród, ja mam dużo kwiatów. No, dbałbym moją żonę, nosiłbym ją na rękach, jakby mnie kochała, ja ją. To była wspólna miłość. Dla Ciebie wygląd jest ważny? Na pewno na pierwsze spojrzenie jakiś wygląd jest. No, nikt mi nie powie, że nikt nie patrzy na wygląd. No ale później to już wiadomo, że inną sprawę charakter i wspólne zainteresowania to jest później ważne. Grzesio jest pod znaku strzelca. Najlepszą żoną byłaby dla niego kobieta z tego samego trygonu właśnie ognia. Baran, lew. No ale wagi też dobrze ze strzelcem sobie radzą. No a gdybyśmy mieli wymienić jej cechy, to jaka ona powinna być? Musi być rzetelna. Związek nie musi, się nie może opierać na kłamstwie na przykład. Nie? Jakbym miał życzenie w swoim życiu jeszcze zobaczyć synową, żeby te wnuki jeszcze zobaczył. Miłe panie, piszcie do mnie, chciałbym założyć rodzinę, mieć dziecko, w ogóle ciepły dom. Jeśli spodobał Ci się Grzegorz, wypełnij zgłoszenie na stronie www.rolnikszukarzony.tvp.pl oraz wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Grzegorz.